Cześć, witajcie moi kochani w domu z kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing edycji Deluxe Professional gry Hitman Absolution. Jest to edycja z figurką. Od razu wam powiem, że to nie jest małe, to jest bardzo duże, gdzie się zdziwiłem, że to takie wielkie jest. I jeszcze zaraz będą kolejne unboxingi. Dzisiaj będzie dużo unboxingów, cztery unboxingi, bo są cztery gry do zunboxingowania. I tak to wygląda z przodu, bok, bo tu jeszcze są DLC, tak tył i tak tu. W ogóle musiałem telefon tak dziwnie ustawić, żeby w ogóle to wszystko objęło, bo to jest naprawdę wielkie, ale to wielkie. Kosztowało mnie 30 euro na Amazonie. Jak na 30 euro w dobrym stanie, nowiutkie w ogóle, ze sklepu. No i otwierajmy sobie. No i już kilka rzeczy fajnych jest na sam początek. Pierwsze rzeczy to są tłumiki do naszych pistoletów, żeby je przyłączyć. W tym razie je tu odłożę i na pewno od razu zamontuję je dla Hitmana. I z tyłu jest Professional Edition Hitmana. Chciałem w ogóle sobie kupić tą edycję, ale dobrze, nie kupiłem, bo sobie kupiłem Deluxe Professional. I w środku mamy artbook z gry. Tak wygląda. Tak wygląda z tyłu. Chyba dobrze widać. I ma on, wam powiem, nie ma oznaczonych stron, tak fajnie wygląda tył. Patrzcie. I jest i tak przód. Tak się prezentuje, jak się go otworzy. No i są to oczywiście arty z różnych misji, z różnych innych momentów. W ogóle czekam na film Hitman, który ma wyjść niedługo. I oczywiście jest gra Hitman, którą będę rozdawał, klucz będę do Hitmana rozdawał. Będzie, bo właśnie to będzie konkurs. Czekajcie, może coś w pudełku od gry jest, zobaczymy, bo czasem chowają rzeczy od gry w pudełkach. Znaczy takie z edycji kolekcjonerskich. Nie wiem, gdzie jest mój nóż. Nóż! Do nogi. Już idę po nóż, czekajcie. Idę. Nóż jest. Wszystko jest łatwiejsze. Więc miejcie noże przy sobie. Tylko nie zabijajcie ludzi. Do tego się nóż też przydaje, no ale jest to zabronione. I w środku mieliśmy tylko kody na DLC i na grę, więc nie potrzebuję tego pokazywać. Płytka w ogóle jest inna, patrzcie, taka czerwona. Fajniej wygląda niż ta zwykła płytka. Więc będzie rozdawany klucz do Hitmana. Właśnie, więc czekajcie na konkursik. No i kolejna rzecz to pewnie już tylko figurka nam została, która jest masywna. God damn it. Nice. Jest zajebista. Ma z 30 cm wielkości gdzieś. O Jezu, głowę sobie ubrudził. Łysy! Łysy z brasem. Tak wygląda. Bardzo fajnie ma detale zrobione. Patrzcie, tu. Tu w ogóle na pistolety ma takie same. Wszystko. Z tyłu ma swój kot. Łysego z Brazers. O kurde, to matowy jest. No i zamontujmy dla niego tłumiki. Co to pyta. Tak ciężko się je wkłada, wiecie? Okej, pierwszy tłumik założony. O, 1000 razy lepiej wygląda z tłumikami. Znaczy musieli dać tłumiki, bo to on jedynie z tłumikami chodzi. No i tak wygląda z tłumikami, zajebiście. Zajebiście się prezentuje. Więc tak by wyglądała ta edycja, jak za 30 euro to się opłacało. Dobra. Więc to na tyle w tym unboxingu, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie, się spodobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do innych serii. Mówi dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.